Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Welenc, jestem dyrektorem do spraw GRC w firmie Wolters Kluwer SA. Kontynuujemy dzisiaj temat rozpoczęty Wolters Kluwer wiele miesięcy temu, przybliżanie zagadnień compliance ze szczególnym ukierunkowaniem na rynki medyczne. Korzystając z dzisiejszego święta, 8 marca, w imieniu Wolters Kluwer pozwalam sobie złożyć paniom szczególnie właśnie najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego, wiele pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Chciałbym jednocześnie przywitać w naszym gronie panią mecenas Sylwię Kacprzak. Prowadzi własną kancelarię, jest od wielu lat radcą prawnym. Od 5 lat kieruje działem prawnym największego podmiotu leczniczego należącego do województwa pomorskiego, Kopernikus. Pani mecenas, witamy serdecznie. Cieszymy się po raz kolejny z obecności i kontynuujemy temat compliance, który wzrasta odnośnie zapotrzebowania, zainteresowania i liczność Państwa zgromadzonych przed komputerami na poprzednim spotkaniu pozwala nam z całą pewnością i z całym spokojem kontynuować ten temat jako ważny, potrzebny, a przede wszystkim darzący się wielkim zainteresowaniem. Proszę Państwa, Wolters Kluwer od wielu lat w swojej strategii przyjął, iż governance, risk i compliance są tymi trzema elementami, które w sposób taki nieredukowalny wpisały się w codzienne życie szpitali. Być może jeszcze nie tak bardzo nazwane, ale stale obecne, co pokazuje praktyka, z którą mamy codziennie do czynienia, spotykamy się z wieloma dyrektorami szpitali. Pani mecenas, dzisiaj chciałbym porozmawiać szczególnie o zagadnieniach właśnie tego bezpieczeństwa prawnego, finansowego i reputacyjnego w szpitalu. Proszę o kilka może takich myśli, jak generalnie sprawy się pozmieniały od naszego ostatniego spotkania i czy Państwo obserwujecie, bo my na pewno tak, właśnie wzrost zainteresowania tą tematyką. No, to jest temat, który, tak jak Pan powiedział, zaczyna być stale obecny wśród menadżerów, którzy kierują podmiotami leczniczymi niezależnie od formy prawnej, w jakiej to robią i też niezależnie od wielkości tego podmiotu, bowiem tak naprawdę compliance czy zarządzanie zgodnością po pierwsze stanowi takie dobra, które niezależnie czy od formy prawnej czy właścicielskiej przynosi korzyść danej organizacji. A zatem to zarządzanie zgodnością czy zainteresowanie w ogóle systemem compliance jest, ja także potwierdzam, że ono jest cały czas przedmiotem czy badań, czy zgłębiania tego, w jaki sposób te procedury wdrażać, czy też tego, w jaki sposób już zarządzamy tym ryzykiem i poprawiamy to, co już intuicyjnie jest wdrożone. Bowiem to compliance, które znamy, a które przychodzi do nas z takiej kultury korporacyjnej Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, to są już takie bardzo twarde systemy. Oczywiście tutaj, jak Pan doskonale wie, tutaj priorytetem czy prym wiodą organizacje finansowe głównie. I to są już takie sztywne systemy, które już mają swoje business guidelines i pewne katalogi must have, łącznie z całymi strukturami compliance. To są rzeczy, które tak na dobrą sprawę są wyzwaniem, jeśli chodzi o podmioty lecznicze. Ale to nie oznacza, że te korporacje, czy nawet podmioty lecznicze, które takich sztywnych struktur i wprowadzonych systemów nie mają, nie stosują polityki zarządzania zgodnością i wykrywania niezgodności i zarządzania ryzykami. A zatem to się dzieje, bo troska o podwyższenie cały czas jakości zarządzania zaczyna być priorytetem, bo to oznacza oszczędności przede wszystkim, to się przekłada na wynik, to oznacza bezpieczeństwo pacjenta, to oznacza dobry komfort pracy dla lekarzy, a zatem tak naprawdę to są korzyści dla wszystkich, bo to się przekłada też na komfort pracy zarządów.
Tak, zdecydowanie. Właśnie te spotkania, które odbywamy jako Wolters Kluwer, promując nasz system do GRC, utwierdzają nas w przekonaniu, że bezpieczeństwo finansowe, prawne, reputacyjne stanowi takie coraz większe zapotrzebowanie i faktyczne, i regulacyjne, no, bo z jednej strony dyrekcje szpitali mają świadomość, że oni są stale pod presją regulatorów, stale są pod presją wysokich wymagań kontrolnych, nadzorczych. Natomiast z drugiej strony wygląda na to, że ta świadomość z dnia na dzień rośnie. Przyczyna tego zjawiska jest zapewne złożona, bo składają się na nią i kwestie związane z publikacjami, które się ukazują w prasie, i z portalami społecznościowymi, i z, powiedziałbym, rozpowszechnianiem tej świadomości poprzez instytucje, chociażby takie, jak my reprezentujemy. Natomiast coraz większe znaczenie tych środków komunikacji elektronicznej i chyba równie ważna presja tych tak zwanych wpadek, incydentów medycznych, materializacji ryzyka medycznego powoduje, że dyrekcje szpitali zaczynają się tym interesować coraz mocniej. Zaczynają się też interesować tym z tego względu, że te sygnały o konieczności tego zainteresowania, one płyną od ich średniej kadry zarządzającej. I zauważalny jest taki pozytywny przekaz wiedzy, można powiedzieć top-down i bottom-up, jest przekazywany taki pozytywny sygnał, że no, są to zagadnienia, wobec których nowoczesny menadżer nie przechodzi obojętnie, nie przechodzi z pobłażliwością. Coraz większa jest też presja społeczna, tej społecznej odpowiedzialności biznesu. To, co na Zachodzie obserwujemy jako CSR, które nie pozwala tak frywolnie podchodzić, powiem, do zagadnień reputacyjnych, do zagadnień wizerunkowych, do tego wszystkiego, co opisuje się właśnie w prasie. Ta świadomość jest na tyle, powiedziałbym, rozbudowywana, że dyrekcja po prostu nie chce, w cudzysłowie, pozostawać w tyle wobec osób, które się bliżej tym interesują ze średniej kadry zarządczej. Ja się chętnie włączę właśnie w ten pana wywód, bo muszę to potwierdzić ze swojego doświadczenia. I osobiście uważam, że to jest bardzo pozytywne zjawisko, bo to jest tak naprawdę to, na czym też i compliance polega, czyli takie budowanie kultury zgodności, bo no, największą trudnością we wprowadzaniu wszelkiego rodzaju systemów jest w momencie, kiedy ona przychodzi z góry, w momencie, kiedy jest adresat, odbiorca albo wręcz ten sygnał idzie od dołu, jest to niesamowicie pozytywny sygnał, bo to oznacza, że adresat tej procedury zgodności jest zainteresowany tym bezpieczeństwem. To, o czym pan mówi, właśnie ten średni szczebel menadżerów ochrony zdrowia, na przykład w szpitalach można z całą pewnością uznać za takich ordynatorów, to jest właśnie ta kwestia tej świadomości, o której pan mówił. Ona też pojawia się w związku z tym, że no tak wszyscy nas edukują i także izby lekarskie, samorządy, towarzystwa naukowe i wszelkiego rodzaju publikacje także edukują lekarzy i oni chcą się czuć bezpiecznie w ramach działalności, którą prowadzą. To bezpieczeństwo prawne dla lekarza oznacza też spokojny komfort pracy i prowadzenia działalności na co dzień. I ono zaczyna być dla niego istotne w takim znaczeniu, aby on się nie bał podejmować normalnych czynności, biorąc pod uwagę to, że te incydenty, o których pan mówił na początku, tak nagłaśniane czasem w prasie, żeby nie powodowały tego, że on się poczuje dyskomfortowo czy sparaliżowany, a tym samym obniży jakość tej organizacji. Także struktura zatrudnienia czasem wymusza taką wielką troskę o własne bezpieczeństwo wśród tego typu menadżerów, bo jeżeli są to menadżerowie, którzy są zatrudniani na kontraktach, bardzo powszechna teraz forma zatrudnienia, no
to w tym zakresie odpowiedzialność za potencjalną szkodę zaczyna być bardzo istotna dla niego, dla jego majątku i nawet rodziny. A zatem on się troszczy o to, żeby pracował w warunkach bezpiecznych. On się też troszczy o to, żeby był ubezpieczony. On się też troszczy o to, żeby cały podmiot leczniczy był dobrze ubezpieczony, żeby te ryzyka finansowe potem się odpowiednio rozkładały w przypadku jakiejś potencjalnej szkody. A zatem prawdą jest, że te oczekiwania wychodzą z różnych środowisk, nie tylko właścicielskich, ale także właśnie od tych oddolnych osób, które na co dzień to ryzyko biorą na siebie. Ja chciałbym zauważyć taką pozytywną zmianę świadomości menadżerskiej wśród właśnie tej najwyższej kadry zarządczej, ściśle dyrektor szpitala lub osób w randze dyrektora. Zauważam taką pozytywną zmianę psychologiczną, że te osoby coraz częściej zachowują się właśnie tak jak klasyczni rasowi menadżerowie i po prostu umieją słuchać. I na spotkaniach, gdzie my właśnie promujemy swoje produkty, bardzo rzadko bywa sytuacja taka, aby dyrektor, który zapoznaje się z takim produktem, czy rozmawia na temat compliance, czy rozmawia na temat zarządzania ryzykiem, żeby na tym spotkaniu był sam. On zaprasza od razu średnią kadrę zarządzającą. Chce wysłuchać tego, co oni mają do powiedzenia. Chce usłyszeć opinie, czy o sprawie, czy o produkcie, czy o zagadnieniach, które są poruszane w czasie dyskusji. I to jest niezwykle budujące, dlatego że odchodzimy od wielu lat kultywowanego takiego modelu sterowania jednoosobowego, czy takiego samowystarczalnego, samodzielnego. To nie znaczy, że oni podejmują decyzje kolektywnie, wręcz przeciwnie. Natomiast ta decyzja widać po pierwszym spotkaniu od razu, że jest wypracowywana przez grono osób. Podejmowana jednostkowo, ale wypracowywana przez grono osób. I to być może również stanowi takie bezpieczeństwo i prawne, i reputacyjne w szpitalu, że dyrektor ma świadomość tego, że decyzja, którą podejmie, jest ważna, nie jest jednostkowa, nie jest powodowana jakimś elementem czy zachwytu, czy impulsu, czy sprzeciwu wręcz, tak? Żeby ująć wszystkie aspekty i pozytywne, i negatywne. Ale jest to taki świadomy, rozumny wybór, podbudowany zdaniem specjalistów, zdaniem swoich partnerów, swoich doradców, swojej kadry zarządzającej. I mamy takie poczucie, że ten dyrektor występuje na tym spotkaniu, jest takim primus inter pares, pierwszy wśród równych, tak, podejmujący decyzje, ale opierający swoje zdanie na zdaniu swoich współpracowników. Na pewno compliance jest potrzebny w szpitalu, natomiast może to jest taki właśnie temat, punkt do dyskusji, a dlaczego akurat compliance jest potrzebny w szpitalu, który jest otoczony tak zmiennym środowiskiem prawnym. No to właśnie dlatego, sam pan gdyby w pytaniu zawarł odpowiedź, no to właśnie dlatego, proszę mi wierzyć, że z powodu mojego wykształcenia uważam, że kierowanie podmiotem leczniczym, który jest w tak trudnych uwarunkowaniach umiejscowiony, no jest to pewnego rodzaju taniec na linie. Po pierwsze, choćby dlatego, że to są podmioty, które działają w obszarze prawa reglamentowanego, tak? Czyli już samo to, że ta swoboda, o której myśli się, mając na myśli taki typowy podmiot prywatny, działający w obrocie gospodarczym, spółka czy prywatny przedsiębiorca, no na gruncie działalności leczniczej praktycznie zaczyna być tak ograniczony, że ciężko tutaj mówić, że jakąkolwiek swobodę zawierania umów czy kształtowania swoich relacji z kontrahentami jeszcze zachowuje. Bo po pierwsze, ogranicza go reżim prawa zamówień publicznych najczęściej, jeżeli mamy do czynienia z podmiotem publicznym, niezależnie czy to jest SPZOS, czy to jest spółka prawa handlowego, jeżeli podmiot jest prowadzony przez publicznego właściciela. Więc to już jest ten reżim zakupów,
jest sprowadzone do bardzo sztywnej procedury, której niedochowanie oznacza w tym momencie konkretne konsekwencje. Czyli znowu mamy zarządzanie ryzykiem i niezgodność będzie kosztowała, przynajmniej w zakresie odpowiedzialności osób, które dokonują tych czynności albo kierują tych podmiotem. Kolejna sprawa. Prowadzenie działalności gospodarczej, no to nie jest sklep z pietruszką, tak? To są działania reglamentowane. Muszą to być świadczenia, które są w odpowiednim nurcie proceduralnym umiejscowione prawidłowo, ponieważ ryzyko związane z udzielaniem świadczeń, które są na przykład niezarejestrowane, czy w warunkach, które nie spełniają wymogów, także będzie oznaczało katastrofę dla podmiotu wizerunkową, reputacyjną, tak? Bo to jest podmiot, który jest po prostu niebezpieczny, bo jeżeli ja idę do szpitala, to ja z góry muszę założyć, że to jest podmiot, który od początku do końca i w zakresie wyposażenia infrastrukturalnego i sprzętowego, jak również w zakresie zasobów ludzkich spełnia wszystkie wymogi, no jak i w zakresie finansowym. Jeżeli w tym zakresie dojdzie do jakiejś niezgodności w tym obszarze, to konsekwencją tego może być na przykład odmowa ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczyciela. A to będzie oznaczało, że potencjalna szkoda wyrządzona w trakcie udzielanych takich świadczeń będzie szła bezpośrednio na konto podmiotu leczniczego. Żadna polisa, żadna ochrona ubezpieczeniowa nie zadziała. Tak, dokładnie. Ja zauważam, że nie tylko pacjenci, ale i samo kierownictwo szpitala traktuje słowo bezpieczeństwo już teraz bardzo szeroko, kompleksowo, tak? To nie jest zredukowane pojęcie do kwestii bezpieczeństwa tylko ludzkiego, osobowego, higieny pracy czy teleinformatyki, ochrony danych, ale bezpieczeństwo jest traktowane komplementarnie. Jest kilka takich pojęć w zarządzaniu, na przykład właśnie bezpieczeństwo, wolność, ryzyko, zgodność ostatnio bardzo modna, które ma charakter interdyscyplinarny. I teraz szpitale, jak patrzą na to bezpieczeństwo, tak? Oczywiście najpierw mówią i myślą o przepisach prawa, tak? O tych sankcjach, które z tytułu nieprzestrzegania przepisów mogą im grozić. Natomiast coraz częściej da się zauważyć, że to bezpieczeństwo jest pojmowane jako taki przejaw wewnątrz sterowności. Tak? Rotter, taki psycholog, podzielił właśnie populację na ludzi zewnątrz sterownych i wewnątrz sterownych. Zewnątrz sterowni przestrzegają prawa, bo się boją. Tak? Natomiast wewnątrz sterowni oni interioryzują normy. Oni pokazują pewne wartości, którymi się szczycą, do których chcą dążyć, stale się w nich doskonalić i przyjmując normę jako własną, bardzo rzadko stają w perspektywie jej złamania czy świadomego naruszenia. To jest też bardzo ciekawy kazus, powiedziałbym, chyba w sprawach prawnych, dlatego że sąd, moim zdaniem, ale tutaj się wesprze wiedzą pani mecenas, chyba właśnie te okoliczności tego stosunku do prawa, tak, do norm, do zasad, uwzględnia i bierze pod uwagę. Bierze pod uwagę w zakresie, w jakim na przykład badany jest ten element zawinienia, tak? Czyli czy naruszenie normy miało ten charakter zawinienia i jaką ono przyjęło formę i czy w tym zakresie jest jakiś taki element subiektywny tego adresata normy i sprawcy naruszenia. No i w tym zakresie jak gdyby no to później się przekłada albo na odpowiedzialność karną bardziej zaostrzoną albo lżejszą, albo no, jeżeli jest taka okoliczność, to się wręcz wyłącza tą odpowiedzialność, jeżeli tego braku zawinienia no, sprawcy czynu nie da się przypisać, no to jest oczywiście ta płaszczyzna karna, a w zakresie oczywiście prawa cywilnego i na przykład szkody wyrządzonej deliktem, czyli takim no, najczęściej w obszarze działalności podmiotów leczniczych, no to będą to kwestie związane z potencjalnym wyrządzeniem błędu medycznego, no to oczywiście no to jest to element tego zawinienia. A ten element zawinienia właśnie też jest badany w okolicznościach konkretnego przypadku, a zatem chodzi o kwestię nastawienia sprawcy do czynu, czyli w jakim zakresie, w jakich okolicznościach szkoda została wyrządzona, czy to, o czym pan mówi, a zatem sposób podejścia do pewnego obowiązku, nakazu zachowania się w sposób, który jest zgodny ze standardem, wynikał z pewnych okoliczności, które można uznać za
lżejsze, no czy też właśnie za te zaostrzone. A stopień sprawcy winy przekłada się także czasem na pieniądze, czyli oczywiście na wysokość odszkodowania. Tak doszliśmy do pieniędzy. Do pieniędzy, czyli do tego, co jest bardzo istotne, chociaż nie najważniejsze. Czyli ile może kosztować niezgodność, ale zatem można zadać pytanie, ile kosztuje zgodność. I tutaj witamy bardzo serdecznie naszego jednego ze współpanelistów, który łączy się z nami elektronicznie. Pan pyta, jak wprowadzić compliance w państwowym szpitalu, czy jest jakaś praktyka? Postaramy się kolektywnie tutaj wspólnie odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, ja powiem w ten sposób. Ja bym nie dzielił szpitali na publiczne i państwowe w tym zakresie. Natomiast mogę je podzielić na dobrze i źle zarządzane. Dlatego ja nie widzę różnicy pomiędzy wprowadzaniem, zaprojektowaniem, wdrożeniem systemu compliance w szpitalu państwowym. W tych podmiotach, w których właśnie my działamy jako dostawca usług i produktów Wolters Kluwer, tak jest właśnie traktowany. Compliance zawsze wdrażamy w modelu przystającym do konkretnej struktury i organizacji. Przede wszystkim budujemy go na trzech takich warstwach. Metodologicznej, i tutaj posiłkujemy się normą ISO 19600, która w zeszłym roku właśnie została wprowadzona. Czyli ten model metodologiczny obejmujemy właśnie przez ISO, najlepsze praktyki, doświadczenie, pełne zaangażowanie kierownictwa, budowanie, tak jak pani mecenas wspomniała, tej kultury compliance, kultury zgodności i budowaniem ewolucyjnym świadomości pracowników. Drugi element to jest element organizacyjny i w organizacji tutaj na pewno rekomendujemy dyrekcji powołanie takiego compliance officera, identyfikację wszystkich procesów, które wymagają szczególnego zarządzania zgodnością i bardzo dokładnie przeglądamy system zarządzania ryzykiem pod kątem występowania ryzyk compliance, ryzyk braku zgodności. I trzecia warstwa, którą proponujemy, to jest dokumentacja systemu. Ona musi być niepowątpiewalna, wykonana w ten sposób, aby każdy świadomy przychodzący do szpitala audytor, kontroler, osoba sprawująca nadzór czy sprawująca bezpośredni właśnie czynności kontrolne w szpitalu, żeby miała niepowątpiewalną pewność, że taki system istnieje, działa, żyje, jest skuteczny i funkcjonalny, tak? Taka jest moja praktyka, jeżeli chodzi o wdrażanie zgodności w szpitalach, a jak to może robi ten największy podmiot leczniczy? Wracając do pytania uczestnika debaty, tak właśnie zgadzam się z pańską definicją tego, czy to może być państwowy, publiczny, prywatny. To nie ma znaczenia z punktu widzenia jak gdyby tej formy. Jest kwestią tylko tego, na ile podmiot jest gotowy do tego, żeby ten compliance, mówiąc już kolokwialnie, wziąć sobie na głowę, bo jest to kolejna poprzeczka, którą sobie musi wyznaczyć w dążeniu do tak naprawdę poprawy jakości w zarządzaniu. Więc jeżeli mamy do czynienia z takim podmiotem, który jest duży, nienowoczesny, przepraszam, cofam duży, bo to znowu wartościuje niepotrzebnie. Jeżeli jest to podmiot bardzo nienowoczesny, w jakimś zakresie jeszcze mało mobilny i niesterowalny dla zarządu, no to tak naprawdę to może być skok na zbyt głęboką wodę na pierwszy etap. I jak gdyby pierwszy etap będzie tak naprawdę w mojej ocenie dotyczył tylko zarządzania niezgodnością, czyli zarządzający definiuje obszary, w których się pojawia ta niezgodność i mówiąc znowu kolokwialnie gasi pożary, po to, żeby obniżać te ryzyka, które już zdefiniował. A teraz jest jak gdyby wyższym etapem świadomości jest zapobieganie powstawaniu tym niezgodnością i to jest właśnie to compliance. Tak przedstawił pan taki modelowy sposób, jak to by rzeczywiście mogło funkcjonować. To jest
to jest taki, nawet w pewnym zakresie i w pewnych obszarach obrotu gospodarczego, o czym mówiłam na początku, właśnie zwłaszcza w instytucjach finansowych, bankowych, już taki bardzo usystematyzowany model związany z tym właśnie, żeby tak jak pan przedstawił, czyli wprowadza się ten model compliance na zasadzie pewnego takiego dokumentu wewnętrznego, w którym najpierw się bardzo szczegółowo definiuje obszary i newralgiczne tematy z działalności, bo teraz compliance to się chyba tutaj zgodzimy, to jest tak naprawdę takie ubranie szyte na miarę, do potrzeb, więc nie ma jednego modelu, który by tak naprawdę pasował dla wszystkich, bo to jest tak jak model buta, no on musi po prostu pasować do konkretnego przedsiębiorstwa, do konkretnej organizacji. A zatem to, z czym się konkretny podmiot będzie borykał i z czym ma problemy, to będzie jego obszar ryzyka, w którym on w pierwszej kolejności musi zacząć go definiować jako model do zarządzania. Jeżeli on sobie zdefiniuje te modele i będzie chciał je sobie zdefiniować w jakiś formalny sposób, no to powstają takie te business guideline'y, które tam zawierają te takie obszary tych ryzyk. Wprowadzane są one przez zarządy jakimś aktem wewnętrznym, żeby stanowiły jakąś pragmatykę, to o czym pan mówił, taką wewnętrzną procedurę. No i teraz jest właśnie kolejny temat ustalenia odpowiedniej struktury organizacyjnej, która będzie w tym zakresie odpowiedzialna za zarządzanie tymi ryzykami, definiowanie ich i eliminowanie tych niezgodności. Ale zadał mi pan pytanie trochę pod kątem też mojego podmiotu, więc muszę powiedzieć, że to jest taki podmiot, który jest w trakcie takich dużych przekształceń, bo to jest taka droga, która była związana z tym, że z SPZOZ-u podmiot przekształci się w spółkę prawa handlowego. Krótko po tym przekształceniu nastąpiło połączenie dwóch spółek, połączyły się dwa szpitale dotychczas niezależne od siebie, to było połączenie metodą przejęcia w zamian za udziały w rękach jednego właściciela. Kiedy powoli zaczynała się ta struktura układać na tyle, żeby można było już definiować pewne newralgiczne obszary, no to doszło do kolejnego przejęcia, więc jeszcze podmiot urósł, więc to stąd właśnie taka ogromna struktura i taki duży podmiot. Więc zarządzanie tutaj ryzykami odbywa się w taki mniej zinstytucjonalizowany sposób poprzez właśnie tak na dobrą sprawę budowaniem tej kultury zgodności, używaniem narzędzi compliance, bez tworzenia odpowiedniej, osobnej struktury tego oficera compliance, o którym pan wspominał. Dzieje się to na obszarze, w którym pojawiają się dane ryzyka, czyli w obszarze bezpieczeństwa finansowego jest to odpowiedni członek zarządu z dyrektorem finansowym, bo w obszarze prawnym są to prawnicy, między innymi głównie ja. W obszarze jakości, no to są to wiadomo pełnomocnicy do spraw jakości, bardzo w to włączony jest zawsze ten członek zarządu, który odpowiada za jakość leczenia, więc to są tak na dobrą sprawę instrumenty, które są używane w ramach dotychczasowej struktury. Efekt i cel jest jakby ciągle ten sam, no tyle tylko, że odbywa się właśnie w takiej formie. Mamy kolejne pytania od naszych gości, właśnie relacji pomiędzy compliance, audytem i due diligence. Tak, jeżeli mógłbym tak najkrócej scharakteryzować te różnice, to po pierwsze, compliance nie jest tylko zgodnością z prawa, ale z wszelkiego rodzaju normami, dobrymi praktykami, zasadami i wartościami, które podmiot zawiera w swojej strategii. To są wartości twarde, takie jak realizacja celów biznesowych, realizacja celów podstawowych, strategicznych, wynikających z celów operacyjnych lub taktycznych, oraz wartości miękkich, czyli na przykład właśnie etyka, CSR. Nie mówimy tutaj o audycie, który jest niezależną i obiektywną funkcją o charakterze zapewniającym i doradczym i nie angażuje się w działania operacyjne. I tym się różni od compliance, dlatego że compliance to codzienna działalność operacyjna i tak naprawdę compliance wbudowany jest w obowiązki codzienne każdego pracownika.
Nie można mówić o compliance tylko jako elemencie struktury organizacyjnej, ale jest to pewna kultura, tak jak pani mecenas tu powiedziała, wbudowana w codzienne obowiązki. Dlatego na przykład, jak my wdrażamy system compliance w szpitalu, to my prosimy od jednostki o jej regulamin organizacyjny, o strukturę, o zakresy obowiązków, czy to w postaci umów, czy w postaci kart zadań, czy w postaci właśnie przypisania odpowiedzialności. I w ten sposób staramy się patrzeć na te czynności pod kątem ryzyk z nimi związanych. Głównym przedmiotem takiej obserwacji jest określenie stopnia ryzyka niezgodności i jego skutków dla całego szpitala. I tutaj właśnie to osadzenie mamy też w prawie, tak? Dlatego że ryzyko prawne jest najwyższe, ale równie, powiedziałbym, druzgocące jest to ryzyko operacyjne, które jest zbudowane właśnie w codzienne czynności. I teraz właśnie różnica pomiędzy compliance a audytem, czy właśnie taką niezależną oceną, jest tym, że compliance jest związany z działalnością operacyjną, podczas gdy audyt ma charakter ocenny, weryfikacyjny, doradczy, jest niezależną oceną systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Można uznać, że na pewno jest to takie jedno z narzędzi, tak? Jest to po prostu instrument, który w zależności od tego, no jaką informację nam przyniesie, może okazać się cenny właśnie w całym tym systemie, tak? To jest instrument dobrego, wiarygodnego, stabilnego zarządzania organizacją, zarządzania szpitalem. I w tym momencie można powiedzieć też, że ten instrument, no, jest tak wykorzystany w ręce i w umysł, kogo trafia, kto go użyje. Tak? To jest naturalna sprawa, że z instrumentów dojrzałych korzystają menadżerowie dojrzali. Żeby dobrze dzisiaj zarządzać szpitalem, nie można tego aspektu zgodnościowego pominąć, tak jak nie można również zarządzania ryzykiem. Tu kolejne właśnie pytanie, które zadaje nam współpanelista, brzmi właśnie: kto lepiej zarządza w polskich warunkach szpitalami, czy lekarze, czy menadżerowie? Odwieczny spór, prawda? Czy w zasadzie moim zdaniem nierozstrzygalny, ale generalnie najlepiej zasady compliance według mnie stosują ci, którzy mają poczucie wielkiej odpowiedzialności za swój podmiot. Osoba zewnątrzsterowna, która przestrzega prawa i zasad tylko dlatego, że się boi sankcji, ona zawsze będzie znajdować furtki, ona zawsze będzie minimalizować potencjalne skutki, ona zawsze będzie się samo usprawiedliwiać pod kątem compliance. I rzeczywiście zarządzanie ryzykiem braku zgodności to jest jedna z najistotniejszych elementów, jeden z najistotniejszych elementów compliance. I może by było właśnie warto się zastanowić, czy compliance officer nie jest takim permanentnym due diligencerem dla dyrektora szpitala. Jak to może jest w praktyce Kopernikusa? Nie mamy takiego specjalnego, dedykowanego oficera do compliance. Jak już mówiłam, robimy to w jakiś sposób kolegialnie i odpowiedzialnie na własnych obszarach zarządzania danym bezpieczeństwem. Bo tak na dobrą sprawę to compliance, to o czym Pan mówił, realizuje każdy z nas i tak na dobrą sprawę rolą zarządzających jest także to, żeby menadżerowie średniego szczebla i w dół, żeby cały dobór kadry opierał się na kompetencjach. Jeżeli będzie opierał się na kompetencjach, a to oznacza, że właśnie no jak gdyby każdy z nas czuje to, że w takim zakresie no ta zgodność jest dobrem oczekiwanym, ale także przynoszącym satysfakcję, no to gdzieś się w sposób odpowiedzialny ona dokonuje. Mam przynajmniej taką nadzieję, tutaj ciężko mi tak trochę we własnej sprawie zabierać głos. Natomiast wracając do takiego modelowego office compliance, to oficera, to ważne jest to, jeżeli już podmiot leczniczy dojrzał do tego, żeby sobie w takim sformalizowanym
systemie wpuścić do zarządzania taką osobę, żeby ona była dobrze umocowana. To musi być osoba, która będzie w strukturach podmiotu leczniczego podlegała w mojej ocenie i też taka jest praktyka bezpośrednio zarządzającemu. Po to, żeby, no to jest tak naprawdę rolą tego takiej osoby jest wykazywanie niezgodności niezależnie, gdzie ona się pojawia i kto jest no, sprawcą takiego naruszenia, więc no, musi to być osoba o pewnych też predyspozycjach personalnych, kompetencjach naprawdę bardzo wysokich, ale też umiejscowiona w strukturze spółki czy podmiotu leczniczego w taki sposób, żeby zachowywała dużą niezależność i tak na dobrą sprawę no, miała odwagę się i taką moc sprawczą, żeby się z tym mierzyć, zarządzać potem tą niezgodnością, ale no też odpowiednio kwalifikować, jak gdyby to naruszenie, no bo jak gdyby też to tak compliance jest oparty na takim systemie, to się czasem nawet tak na grafach przedstawia, tak? Tu świadomość, tu konsekwencje, tak? Czyli jak gdyby musi być ta świadomość tego, co robimy i konsekwencji za to, czego nie zrobimy, tak? Albo co zrobimy źle. Punktem podparcia tej dźwigni jest właśnie ryzyko, tak? Dokładnie. To jest to również taki klasyczny model przedstawienia relacji między tymi trzema zagadnieniami. Ja ze swojego punktu widzenia i wdrażania systemów compliance przez Wolters Kluwer widziałbym takie trzy linie obrony w badaniu zgodności w szpitalu, w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności i w samym badaniu zgodności. Pierwszą linią obrony jest codzienny obowiązek pracownika. Tam jest wbudowany cały system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem. Tutaj zresztą bardzo słusznie przez naszą współpanelistkę wskazany, tak? Tak, system zarządzania ryzykiem musi istnieć w szpitalu. On wynika z kilku przepisów prawa, między innymi z ustawy o finansach publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych. I ta pierwsza linia obrony wbudowuje zarządzanie zgodnością w codzienny obowiązek. Każdy obowiązek, który w ramach kontroli wewnętrznej jest przez menadżera weryfikowany, sprawdzany, zawsze tą pierwszą linią sprawdzenia jest zgodność z przepisem prawa, zgodność z regulacją, zgodność z zarządzaniem wewnętrznym, bo na podstawie artykułu 68 ustęp 2 punkt 1 ustawy już rzeczonej tutaj, procedura wewnętrzna w kwestii obowiązywalności w szpitalu jest zrównana z przepisem prawa. I to można logicznie wywieść z tego artykułu. I to jest pierwszą linią obrony jest zapewnienie przez dyrekcję, że codzienne obowiązki są wykonywane zgodnie z założeniami. Drugim sposobem badania zgodności jest ta dedykowana osoba, compliance officera. To nie musi być osoba w odrębnym stosunku zatrudnienia. To może być osoba wykonująca pewną funkcję, której zostały powierzone czynności. To może być świetnie osoba koordynatora kontroli zarządczej, czy koordynator, czy menadżer ryzyka w szpitalu, czy osoba, która zajmuje się sprawami właśnie jakości, jako pełnomocnik dyrektora do spraw systemu zarządzania jakością. To może być główny taki koordynator, czy lider projektu akredytacyjnego. To może być osoba bezpośrednio związana z zarządzaniem jakością, czy ryzykiem, czy zgodnością w szpitalu. Nazwa moim zdaniem tutaj jest drugorzędna. To najważniejsze są jej funkcje. Tej drugiej linii, gdzie ona bezpośrednio informowana przez pracowników, kolegów, koleżanki, ona nagłaśnia te przypadki, zgłasza w określonej procedurze opisanej w polityce compliance. I trzecią linią obrony, już taką najbardziej powiedziałbym sankcyjną dla mnie, no to są wszystkie organy kontroli, nadzoru, organy właścicielskie i wszelkiego rodzaju czynności audytu wewnętrznego i zewnętrznego. To jest już podmiot, który wprost wykazuje jako niezależny pewną niezgodność i materializację ryzyka niezgodności. I jeżeli dojdziemy już do tej trzeciej linii, no to szpital ma rzeczywisty problem odpowiedzialności, czy to reputacyjnej, czy odszkodowawczej, jeżeli chodzi o zgodność. A więc badanie zgodności samo koncentruje się moim zdaniem na tych trzech liniach obrony. Te trzy linie obrony gdzieś nie wprost
przenikają z rozmów z dyrekcjami szpitala, które prowadzi właśnie Wolters, do nas jako podmiotu, który wdraża te trzy linie w swoich produktach. Zapraszamy również do zadawania kolejnych pytań. Panie mecenas, a może byśmy poruszyli teraz takie zagadnienie na temat zgodność w relacji pacjent-szpital. To jest ten newralgiczny punkt, no bo przecież pacjent jest kimś najważniejszym w szpitalu, jest jego celem funkcjonowania i ostatecznym, powiedziałbym, odniesieniem. Tak, ta zgodność w tej relacji, czy tutaj możemy spodziewać się jakichś doświadczeń praktycznych? To jest temat rzeka oparty na konkretnych przykładach, które w jakimś zakresie też sprowadzają się do mianowników właśnie po to, żeby no, wyciągać wnioski i żeby zapobiegać powtarzalnym jakimś niezgodnościom. No, istotą działania podmiotu leczniczego jest właśnie działalność lecznicza, czyli wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów, czyli tak na dobrą sprawę, jak rozmawialiśmy na początku o tym, jak definiować newralgiczne obszary działalności, to jest moim zdaniem no, numer jeden tak na dobrą sprawę dla tego typu organizacji. I teraz tak, zgodność w relacji pacjent-szpital przynosi korzyści, a jeszcze ale niezgodność jeszcze więcej kosztuje. Więc to jest po prostu, pomijając już kwestię tego, o czym mówiliśmy, że no, pacjent jest głównym adresatem, że tak na dobrą sprawę no, cała struktura jest nastawiona na to, żeby świadczyć tą działalność leczniczą bezpiecznie i bez żadnych negatywnych konsekwencji dla ludzi, dla pacjentów, no to jednak musimy pamiętać o tym, że no, ta działalność sama w sobie jest definiowana jako obarczona pewnymi ryzykami. I no, to jest świadomość taka już po obu stronach, nie tylko już w relacjach z osób zarządzających, no, ale rozmawialiśmy też o tym, że i lekarze chcą się czuć bezpieczni, i pacjenci chcą się czuć bezpieczni, bo przychodząc do szpitala muszą mieć pewność, że jak gdyby od strony organizacyjno-prawnej i faktycznej, jak gdyby wszystkie normy, wymagania są spełnione i w tym zakresie nic nie zawiedzie, żeby można było powiedzieć, że gdzieś wystąpi jakiś błąd, który będzie w tym momencie stanowił szkodę dla pacjenta. Kiedyś na poprzednim spotkaniu, jak byłam Państwa gościem, rozmawialiśmy o tym, jak, bo tak nie chcę zacząć już od tej najgorszej niezgodności, czyli już samych błędów, odszkodowań, ale jak gdyby o kwestii, bo tutaj rozmawiamy o zarządzaniu zgodnością, o minimalizowaniu ryzyk. I mówiliśmy na poprzedniej debacie, też z moich obserwacji powoływałam się na takie, wynikało, że zapobieganie niezgodności w obszarze relacji pacjent-lekarz czy pacjent-szpital ważne jest w zakresie tych relacji interpersonalnych z osobami, z którymi się pacjent spotyka. I to z całą mocą cały czas chcę podkreślić, że to jest właśnie też narzędzie, które możemy w sposób świadomy zdefiniować, że tam, gdzie pojawiają się dobre relacje z pacjentem, gdzie pacjent się czuje bezpieczny, zaopiekowany, doinformowany, bo to, na co się najczęściej skarżą pacjenci i to, co eskaluje ich roszczenia, są często sytuacje o charakterze czysto ludzkim, że gdzieś zabrakło czasu, zabrakło informacji, gdzieś pojawiła się jakaś w odbiorze nonszalancja i to pacjenta w momencie, kiedy ma do czynienia z ryzykiem związanym z udzielonym świadczeniem, ja nie mówię tutaj o błędzie w znaczeniu zawinionego działania, ale o normalnym powikłaniu, które się może zdarzyć, o niepowodzeniu, bo no, osoby, które no, wykonują, udzielają świadczeń, wiedzą dobrze, o czym mówię, to w tym zakresie pacjent, który nie był o tym uprzedzony, czy nie miał świadomości tego, że takie ryzyko bierze na siebie, poddając się tej procedurze,
będzie uważał, że to jest błąd, on będzie w tym zakresie poszukiwał jakiegoś zadośćuczynienia finansowego, a jeżeli na to nałoży się jeszcze zła relacja taka interpersonalna, no to po prostu nie będzie miał żadnych oporów, skrupułów, wręcz no, będzie się czuł naprawdę taki zlekceważony, pokrzywdzony, więc tak naprawdę czasem gasimy pewne roszczenia już w zarodku, w momencie, kiedy służymy tą informacją, no i taką dobrą relacją. No oczywiście to jest ważne też to, żeby były dobre narzędzia, tak? Czyli to, żeby... I teraz te narzędzia, no to jest też rola zarządzających, żeby lekarz dostał dobre narzędzia, czyli w tym zakresie, żeby no, mógł udzielać świadczeń bezpiecznie, jeżeli chodzi o sprzęt, o wymogi, ale także to, żeby miał w tym zakresie no, dobre narzędzia, jeśli chodzi o system informatyczny, w którym będzie mógł operować danymi medycznymi. No i to jest właśnie taki element, jeżeli rozmawiamy o zgodności w relacji pacjent-szpital, który nie jest zmierzony, bo my zmierzymy niezgodność, tak? Bo widzimy od razu, no, jeżeli mamy roszczenia, to tworzymy na nie rezerwy, zgłaszamy to do ubezpieczyciela. W tym zakresie niezgodność jest policzalna. Później przy ewentualnych wypłatach odszkodowań, zadośćuczynień, no to tak samo, to możemy policzyć. Natomiast ile zgodność kosztowała na etapie wygaszenia też pewnych roszczeń, no to jest niepoliczalne. Ale brak jakichś negatywnych sygnałów z danego ośrodka, w którym są udzielane świadczenia, już nam daje informację, że tam się dzieje dobrze, tak? Że tam jest właśnie ta kultura przestrzegana na tyle, że to po prostu obniża ryzyko no, tej działalności związanej ze świadczeniami udzielanymi pacjentom. Czyli tak jak szpital dzieli się na tę część białą i szarą, tak, to jak gdyby zarządzając szpitalem, nie można odnieść się w prawidłowości do zrezygnowania z systemu zarządzania ryzykiem w samym procesie leczenia pacjenta. Czyli zarówno ryzyko łączy się z zarządzaniem szpitalem, jak i z leczeniem pacjenta. Bezwzględnie. I w obu tych obszarach musi wystąpić minimalizacja ryzyka, zwłaszcza ryzyka zgodności. Dla mnie klient szpitala jest typowym klientem compliance, bo on wyczerpuje cztery takie filary compliance. Chciałbym tu Państwa przed kamerami i przed komputerami zachęcić do lektury takiego artykułu, który pojawi się teraz w czasopiśmie Compliance, wydawanej przez Instytut Compliance, który jest powołany od niedawna. Tam w tych materiałach znajdziecie Państwo artykuł, który wskazuje na cztery takie filary compliance. Pierwszym filarem, chociażby właśnie z punktu widzenia pacjenta, jest integralność, czyli zgodność planów z przewidywań z słowami, słów z czynami, czynów z zagadnieniami właśnie ryzyka i odpowiedzialności. Pacjent szczególnie jest na taką nieintegralność uczulony, tak? To znaczy on widzi, że co innego właśnie się mówi, co innego się myśli, o czym innym się go informuje, tak? To budzi w nim lęk i ten lęk przekłada się od razu na działania negatywne w stosunku nawet do samego siebie, tak? Bo przecież ten proces leczenia jest na wielu, wielu płaszczyznach, tak? Psychicznej między innymi. Więc ten brak integralności od razu się przekłada na wynik jego leczenia, no i na wynik postrzegania szpitala. Drugi element to jest etyka. Zarówno etyka lekarska, jak i etyka w zarządzaniu jednostką, która również wynika z przepisów prawa, z tego artykułu 68. Trzecim elementem to jest prawo, które jest szybko zmienne, dynamiczne, nieprzewidywalne, a czasami można powiedzieć na tyle skomplikowane, że wręcz ociera się o wewnętrzne sprzeczności, tak? I to również budzi u tego pacjenta lęk, że on nie tylko nie wie, jakie jest prawo, ale ma przekonanie, że ci, którzy go o tym informują, sami nie dokładnie wiedzą, jak to jest w danym momencie czy na daną chwilę. I trzecia sprawa to są normy, dobre praktyki, pewne ogólne zasady postępowania, które prowadzą tego pacjenta do takiego przekonania,
że wszystko to, co się dzieje, dzieje się na rzecz i w najlepszym jego interesie. Tak? To jest pacjent w szpitalu jest typowym klientem compliance na wszystkich jego płaszczyznach, we wszystkich jego sferach zainteresowania. Dlatego tutaj nowoczesne zarządzanie compliance no, nie może być prowadzone bez takich narzędzi, o których pani mecenas powiedziała. Szczególnie ważnym tutaj takim aspektem narzędziowym dla mnie jest skrócenie czasu informacji pomiędzy zmianą przepisu, a wbudowaniem go w wewnętrzne procedury i faktyczne czynności pracownika. Te przepisy prawa, jeżeli się zmieniają, to one nie zmieniają się w sposób fundamentalny. Zmieniają się pewne szczegóły, doprecyzowujemy, są doprecyzowane pewne zagadnienia i clue przedmiotu kontroli polega na tym, że badamy w badaniu zgodności nie tyle zgodność z całą ustawą, czy całym rozporządzeniem, czy powiedziałbym stuprocentowym pakietem zarządzeń prezesa NFZ chociażby, ale to są pewne subtelności, które domoderowują system, optymalizują go i badanie zgodności w znacznej mierze z doświadczeń szpitala koncentruje się no, na badaniu tych szczegółów, tych takich elementów, które się niedawno zmieniły. Z tym jest w badaniu zgodności największy problem i tutaj bez narzędzia, które aktualizuje się z bieżącym kontentem prawnym, bez narzędzia, które ma wbudowany moduł zarządzania ryzykiem, wbudowane ryzyko i mechanizmy kontroli w każdą pojedynczą czynność, w zadanie, czy też globalnie w projekt, w którym szpital bierze udział. Często są projekty finansowane czy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, tak? Muszą być szczegółowo zbadane, rozliczone i w pełni właśnie zgodne z przepisami prawa. Badanie zgodności z całymi zestawami projektów, programami strategicznymi. To są programy lekowe, programy rehabilitacyjne, programy profilaktyki czy wczesnego reagowania. Tam wszędzie są wbudowane te mechanizmy compliance. Ma pan rację, natomiast muszę przyznać, że w mojej praktyce i na podstawie mojej praktyki i doświadczenia no to trochę pan ten model zmiany przepisów prawnych wyidealizował. Dobrze by było, gdyby tak się to miało. No niestety czasem te zmiany są jednak fundamentalne. Mówiliśmy od początku tej debaty, że wielką trudnością jest to, że to otoczenie prawne zmienia się i potrafi zmieniać się bardzo, bardzo dynamicznie i często te przepisy, które wprowadzają system zmian no są... No, są wprowadzone w sposób taki bardzo gwałtowny i dynamiczny, a zatem no, ta reakcja rzeczywiście też bywa taka przez daną organizację no, taka nerwowa, bo trzeba szybko reagować, a czasu jest mało. Ale bywa też tak, że te zmiany po prostu albo bywają jednak wewnętrznie sprzeczne, a czasem no, te normy nie są budowane w odpowiednim katalogu norm. Ale to jest już taki wykład prawniczy, nie chciałabym tutaj Państwa zanudzać. Oczywiście to, o czym Pan mówi, to tak na dobrą sprawę jest ważne to te narzędzia, które dotyczą przepływu tej informacji i tego, w jaki sposób, jak szybko dana organizacja wyłapie tą zmianę, która adresowana jest do wszystkich, ale jak ją zainkorporuje na swoje potrzeby tak, żeby to z jednej strony nie przeprocedować, bo cały czas gdyby... Myślę, że jest taka już, ja to tak obserwuję we współpracy z menadżerami, z lekarzami, że są trochę zmęczeni właśnie tym, że no, tak bardzo dużo obowiązków o takim charakterze administracyjno-prawnym czy organizacyjnym się no, przerzuca właśnie tutaj na ich barki i to idzie w taką stronę cały czas dokładania nowych procedur, norm i pragmatyk. Więc no, żeby compliance było... taką atrakcyjną alternatywą do tej kolejnej procedury, ono naprawdę musi być bardzo elastyczne i takie, tak jak mówiliśmy tutaj zawsze, no takie szyte na miarę, żeby to każdy czuł, że to jest po to, żeby mu tak na dobrą sprawę było lepiej i bezpieczniej, a w konsekwencji dla podmiotu leczniczego taniej. Myślałam jeszcze o tym, że jak rozmawialiśmy o relacji lekarz, pacjent czy szpital, pacjent, umknęło mi coś, co może warto jednak jeszcze podkreślić i wrócić, o ile jeszcze tu mamy czas, do tego, żeby w tym
bo mówiliśmy, ja się skupiałam przynajmniej w swojej wypowiedzi na tym, żeby minimalizować ryzyka związane z tym, żeby ta niezgodność powstała, ale i też nie, już może nie będziemy mówić o tym, co się dzieje w momencie, jak już ta niezgodność jest i jak ona się później przejawia na zewnątrz. Natomiast co jest jakby takim moim zdaniem ważnym instrumentem, właśnie to jest też element compliance, żeby zapobiegać tym niezgodnościom. To jest taki feedback, informacja, która wraca do adresatów naruszeń, do sprawców naruszeń albo osób, które uczestniczą w danym incydencie, wraca w postaci tego, jak się dane naruszenie czy dana niezgodność zakończyła, jeżeli chodzi o jakiś etap postępowania. Czyli ważne jest to po to, żeby po pierwsze mieć możliwość uczenia się na własnych błędach. Czasem jest tak, że gdzieś się wydarzyło jakieś zdarzenie, jakiś incydent, i rzecz się już toczy w innych obszarach organizacji. Zajmują się tym prawnicy, ISO, albo jakieś inne służby o charakterze administracyjnym. Natomiast to, gdzie powstało dane ryzyko, to już jest niejako od tych osób odcięte. No chyba, że to wróci w jakiś indywidualny sposób w postaci odpowiedzialności karnej czy dyscyplinarnej. Ale tu już nie chcę mówić właśnie o takich już takich ekstremalnych płaszczyznach odpowiedzialności. Ale ważne jest też to, że jeżeli spółka, czy podmiot leczniczy, czy SPZOS, bierze na siebie ten ciężar wyjaśniania tej zgodności, czy prowadzenia postępowania wyjaśniającego i obojętnie, czy robi to we własnym zakresie, ale czy także robi to będąc uczestnikiem jakiegoś postępowania przed sądem, przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach, przed jakimś organem kontrolnym, który załóżmy zarzucił dane naruszenie, żeby to, na jakim etapie zakończy się ten temat, jak on został w sposób obiektywny czy niezależny, orzeczony, ustalony, wracało informacją zwrotną do sprawcy naruszenia. To jest pierwsza rzecz, po to, żeby ta osoba wiedziała, na czym polegało jej zachowanie, w jakiś sposób zawinione czy obiektywnie nieprawidłowe, ale też, żeby ta informacja była kolportowana po całej organizacji, po to, żeby analogiczne osoby, które są w tym samym obszarze ryzyka, miały z tego taką korzyść, taką dodatkową korzyść tego, żeby po prostu nie wpaść w to analogicznie. Ja mogę powiedzieć, że czuję ogromną satysfakcję z tego, że pani mecenas jak gdyby potwierdza ten sposób rozumowania, który Wolters miał podczas projektowania swojego systemu do compliance. Bo myśmy zauważyli, że znaczne ryzyko w zgodności, a w zasadzie braku zgodności, bierze się właśnie z elementów komunikacji, z elementów braku feedbacku, niesłuchania informacji zwrotnych. Dlatego my system Wolters Kluwer zaopatrzyliśmy w szereg narzędzi komunikacyjnych, począwszy od komunikatorów, począwszy od ankiet, możliwości przygotowania tablicy ogłoszeń. Tak świetnie, żeśmy tutaj zaproponowali narzędzia, w których dyrektorzy upatrywali i upatrują nadal nadzieję likwidacji pewnego tak zwanego podziemnego lub drugiego obiegu informacji w szpitalu. Tak? To są tak zwana plotka. Tak zwana plotka, idąc rośnie, najkrótsza jej definicja. Czyli to ukróca wszelkiego rodzaju działania zakulisowe, działania, które nie są jak gdyby upowszechniane. Często właśnie brak tego lessons learned, tej informacji zwrotnej, tej analizy incydentu, a na zachodzie, na przykład u naszych partnerów, którzy wdrożyli podobny system w Europie Zachodniej, tak, jest to analiza wartości dodanej, analiza tego wszystkiego, co się dzieje po to, aby nie tylko uniknąć w przyszłości, ale wysnuć z tej lekcji pewną wartość i tę wartość wdrożyć, wcielić w życie, aby później skutki były mniejsze albo w ogóle nie było materializacji takiego ryzyka. Dlatego myśmy przewidując tą sytuację, w te narzędzia zaimplementowali te mechanizmy kontroli, komunikacji, mechanizmy przekazywania tej informacji, kontroli całej ścieżki przekazywania tej informacji, począwszy od tego, kto otrzymał taką informację, jak na nią zareagował, w jakim czasie zareagował, kto ją zaniedbał, skasował lub w ogóle zmienił. Często dyrekcja szpitala, patrząc na ten system, mówi,
w ten sposób, że no my mamy system obiegu dokumentów, tak? Wtedy mówię, panie dyrektorze, z całym szacunkiem, taki system jest na pewno ważny i potrzebny. Na pewno nowoczesny szpital dzisiaj bez systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zwłaszcza dokumentacji medycznej, no nie może istnieć i funkcjonować bezpiecznie, stabilnie. Natomiast te elementy komunikacyjne są wbudowane też w inne moduły, czyli właśnie bezpośrednie przekazywanie sobie informacji, możliwość komunikacji ze swoim partnerem, kontrahentem, możliwość troski o umowy zawarte przez szpital jako podmiot ze stronami trzecimi. Ten element komunikacyjny jest niezwykle ważny w compliance. On jest podkreślany przez wszystkich naszych autorów, przez wszystkich naukowców, przez wszystkich tych, którzy tworzyli chociażby normę compliance, tą, o której mówiliśmy, 19.6. Proszę Państwa, nasza debata zbliża się ku końcowi. Ja bym może poprosił o takie podsumowanie kilkuzdaniowe tego wszystkiego, co oczywiście nie wyczerpało tematu, ale było takim naszym wspólnym dochodzeniem do tego tematu, do tego zagadnienia compliance jako elementu sfokusowanego na badanie zgodności. No, próbując to podsumować, mam takie przekonanie, że compliance jest czymś, co jest w jakimś zakresie nieuchronne. To jest tylko pytanie o perspektywę. Czy już no, dany podmiot czuje się na tyle dojrzały, żeby to już w ten proces bardzo mocno się zaangażować, czy dla innego no, są to zupełnie jakieś zupełnie odległe horyzonty. To jest kwestia jak gdyby indywidualnej ścieżki dochodzenia do takiego momentu, ale wydaje mi się, że no, proszę zobaczyć, to jest trochę tak, jak dochodziliśmy do wdrażania norm ISO-wskich czy akredytacyjnych, no to po prostu postępuje. Postępuje i to obserwując to, tak mówię, szerzej, nie tylko na gruncie podmiotów leczniczych, to jest no, trend, który zaczyna kiełkować no, w różnych obszarach. On się pojawił właśnie w tych instytucjach finansowych, bankowych, już w jakiś sposób taki zunifikowany i obowiązkowy. To jest po prostu kwestia czasu. I teraz jest tylko kwestia potrzeby, na ile się zarządzający podmiotami leczniczymi są świadomi tego, że to jest narzędzie, które im pomoże, a na ile będą uważali, że jest to mimo wszystko zbędny balast. Nic na siłę. Jeżeli no, jest taka potrzeba, uważam, że warto z tego skorzystać, bo to jest tylko kwestia pewnych korzyści, które są, jak mówiliśmy, na każdym etapie wymierne. Nie wszędzie policzalne, ale no, w każdym zakresie obiektywnie dodatnie. Tak? No więc nikt nas nie wyręczy też w tym. Nie mamy co czekać na ustawodawcę czy prawodawcę, że ktoś nam za nas to zrobi, opracuje i my dostaniemy gotowca w postaci załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia na przykład. To jest taka praca, która u podstaw trochę, która czeka konkretny podmiot i teraz jest kwestia na ile on ma tą świadomość, że na tym skorzysta, a to, że na co dzień styka się z tym, czy to intuicyjnie stosuje, pewnie tak, na ile będzie chciał podnieść własne standardy, no to jest właśnie jak gdyby miarą potrzeb. Bardzo dziękuję. Ja ze swojej strony mogę podsumować, że compliance, my dzisiaj nie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy compliance jest tanie, czy jest drogie. Być może nie było to też bezpośrednim naszym celem, ani głównym korowym tematem tej debaty. Ja myślę, że compliance w kwestii tej narzędziowej jest tanie, natomiast w kwestii właśnie budowy świadomości, dochodzenia do tej decyzji, dochodzenia do decyzji wsparcia procesów compliance w sposób taki oficjalny, przejrzysty, unarzędziowiony, to wyczerpuje znaczenie pojęciowe słowa drogie, tak? To jest pewien proces, który nie jest procesem rewolucyjnym, który jest perspektywiczny, bardzo się mocno rozwija. Patrzymy to po zapotrzebowaniu na nasze produkty i usługi.
Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło podziękować Pani mecenas za obecność. Dziękuję. Postaramy się, licząc na dalszą współpracę, jeszcze wspólnie się spotkać. Obiecuję, że w imieniu Wolters Kluwer, że nasze takiego typu spotkania będą kontynuowane. Zapraszamy Państwa do kontaktu poprzez Wolters Kluwer. Jeżeli Państwo byście chcieli również zadać jakieś pytanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub naszej infolinii lub kontaktu do bezpośredniego do Wolters Kluwer segment zdrowie, serdecznie zapraszamy, będziemy wdzięczni, udzielimy Państwu wszelkiej możliwej pomocy merytorycznej, jeżeli takie pytania właśnie zostaną zadane. Oczywiście webinarium będzie udostępnione Państwu drogą elektroniczną. Wolters również zaprasza na bezpłatne prezentacje swojego systemu flagowego do zarządzania ryzykiem i compliance, czyli ProgMediki. Chętnie odwiedzimy Państwa zarówno z prezentacją, jak i możliwością przedstawienia naszej oferty. Zapraszamy na nasze szkolenia, czy to w formule zamkniętej, czy otwartej, które obejmują właśnie compliance, zarządzanie ryzykiem, akredytację, czy zarządzanie jakością, ogólnie badanie zgodności i wszystkie tematy z tym związane. Szkolenia prowadzone są przez wieloletnich praktyków, specjalistów. Serdecznie na nie zapraszamy. Wolters sam jako lider tematu GRC na świecie współpracuje również z liderami, naszymi partnerami są stowarzyszenia Compliance, giełda, KNF, GPW, podmioty, które są podmiotami regulacyjnymi, również właśnie w ochronie zdrowia. Jeszcze raz, składając życzenia wszystkim Paniom, serdecznie dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym webinarium, za uwagę. Żegna się z Państwem Piotr Welec. Do widzenia Państwu. Do widzenia.